Moi drodzy, kontynuujemy temat z niedzieli, czyli problemy z napięciem, ciąg dalszy. Widzicie, o tym materiale znowu się do mnie odezwało masę osób, trochę tutaj pisało komentarze, wielu z Was znowu przysłało maile. I taki jeden mail do mnie trafił dzisiaj, tutaj od Sławka. Słuchajcie, bardzo dziękuję, bo postanowiłem właśnie Wam pokazać, jak to wygląda. Nie wygląda to naprawdę wesoło. Mamy drugą połowę listopada, a to, co dzieje się w sieciach energetycznych, u różnych OSD, no to jest naprawdę horror, dramat, szok. Nie wiem, jak to jeszcze inaczej można nazwać, bo po prostu no to się nie chce wierzyć w ogóle w to, że dzisiaj mogą sieci tak źle funkcjonować i że ludzie mogą mieć tak gigantyczne problemy z napięciem w swoich gospodarstwach domowych. Zaraz zobaczycie kilka zdjęć, które przysłał mi ten właśnie widz. A zresztą, no co będę mówił? Przejdźmy do tego, żebyście zobaczyli, jak to faktycznie wygląda. Zapraszam na odcinek. No właśnie, moi drodzy, i teraz sobie zobaczcie, co my tu mamy. Zdjęcie zrobione 23 października tego roku. Spójrzcie, jak wyglądają napięcia na fazach. Faza pierwsza 257 V, faza druga 141 V, faza trzecia 257. Zobaczcie, jaki jest spadek. Przecież to jest spadek o ponad 90 V. To jest niewiarygodne po prostu. Jak systemy, jak układy trójfazowe mają funkcjonować? Ten człowiek w tej chwili planuje montaż pompy ciepła. No i instalator mu powiedział, że nie ma szans, żeby ta pompa u niego działała, no bo jak ma takie skoki napięć, takie spadki, to jak ma to funkcjonować? To uszkodzi to urządzenie, a ono działać nie będzie po prostu. Falowniki fotowoltaiczne nie chcą pracować, nic nie chce działać, bo jest taki problem z napięciem. Przejdźmy do następnego zdjęcia, które podesłał. Spójrzcie, z 26 października. Zobaczcie. Tutaj troszkę mniejsze rozjazdy. 250 V, 245 i 222 na L3 nagle. Więc powiedzmy, że tutaj jest to jeszcze w normie, tak? To się wszystko trzyma, jest ok. Natomiast no jak to wygląda? Też produkcja była tak, z fotowoltaiki i tak dalej widać. No ale zobaczcie, co się dzieje. Idziemy dalej. Tutaj widzimy, zobaczcie, jakieś tam obciążenie na fazach, wybrana faza numer 3, 145 i 0,4 V. No, ja nie wiem, no napiszcie, czy u Was też tak jest, czy też macie takie problemy, bo to widać, że jest nagminne, jest coraz więcej tego i w coraz większej ilości gospodarstw dochodzi właśnie do takich zdarzeń. Spójrzcie, pomiary napięcia, żeby jeszcze nie było, że to jedno urządzenie źle mierzy, że jakieś po prostu coś się dzieje. Następny miernik poziomu napięć na każdej z faz. Zobaczcie, 264 V, 252 i 143. No kurde, no. Przecież po prostu coś niewiarygodnego. I teraz zobaczcie, ten widz postanowił napisać pismo do swojego dostawcy energii, czyli do PGE. Ale zanim jeszcze Wam to pokażę, zobaczcie, on tam ma taki silniczek jednofazowy, włącza sobie, no jak sobie włączy silnik, który ma 14 do 16 amperów, tak, na 230 V, to już mu się robią takie rozjazdy. No jak to ma funkcjonować wszystko? No przy 3 kW obciążenia? Na fazie? No to jest śmiechu warte. I uwaga, zaznaczam, wszystko było sprawdzane. Zero nie jest poluzowane. Wszystko jest dobrze dokręcone. U niego w domu jest wszystko w porządku. Wszystkie zaciski zostały sprawdzone. No to gdzie jest problem? U niego czy po stronie sieci? Bo oczywiście dystrybucja mu zarzuca, że to pewnie u niego jest, prawda? Więc on napisał pismo do PGE i zobaczcie, co dostał w odpowiedzi. Dotyczy parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej w miejscowości Kurówek. I w odpowiedzi na zgłoszenie z dnia 29 października 2024 roku, które wpłynęło do PGE dystrybucja, tak? Dotyczące parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej w miejscowości tam takiej i takiej. Informujemy, że dla stacji jakiejś tam Kurówek, tak, zasilającej posesję właśnie tego widza, wykonany zostanie przegląd linii niskiego napięcia stacji transformatorowej oraz wymieniony transformator na jednostkę większej mocy. Zobaczcie, jak to wygląda. Czyli przyznaliście, że jakieś problemy są i z tego, co ja wiem, no to na dzień dzisiejszy już ten transformator został wymieniony, wszystkie zaciski zostały podokręcane, posprawdzane po ich stronie. I jak wygląda dzisiaj sytuacja? Z 17 listopada, zobaczcie, zdjęcie. No, poprawiło się, tak? Bo mamy 260, podnieśli napięcie również na trafo. Mamy 263 V na L1, 257 na L2 i 182 na L3. Poza wszelkimi normami. Nadal nic nie działa. No i co z tego, że wymienili trafo na mocniejsze? Co z tego, że podnieśli napięcie, że podokręcali wszystko? Jak taka jest sytuacja? Nic to kompletnie nie zmieniło. Dalej są problemy. Zobaczcie. Pomiary 253, 247, 229. To bez żadnych obciążeń praktycznie. Wszystko powyłączane. Tutaj zobaczcie. Przy obciążeniu jakimś tam 185 i 6 V. Lekkim obciążeniu. No bo przepraszam bardzo, no ale no 5,6 kW, no to nie są jakieś wielkie moce, tak? Przy układzie trójfazowym, no co to jest 5 kW? No to pompa potrafi tyle brać, nie wiem, płyta indukcyjna, cokolwiek innego, no. No jak to ma działać? Zobaczcie, z Dejas, tak? Również fotografia 262 V, 256, 181. 17 listopada tutaj, słuchajcie, nie ma jakiegoś słońca w tej chwili. Zawsze są dni pochmurne. 262 V. No to sorry, tak? I tu jeszcze filmik. Zobaczcie teraz, co ten widz dla nas nagrał, jak się napięcie zachowują. No i następna faza. Piękny spadek. No i widzicie, moi drodzy, i tak to właśnie wygląda w Polsce u dostawców energii. Jak ktoś mówi, że nie mam racji, że to jest niedowierzanie, że ja tam jak zwykle mam te błyde komentarze, kłamiesz, to nieprawda, nie, wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje. No tak właśnie niektórzy piszą. Bo może jak u kogoś z Was nie ma takiego problemu, no to fajnie, no przecież wszystko działa. No ale to nie jest tak, że to działa u wszystkich. Niestety nie. I teraz jeszcze powiem Wam na koniec taką wisienkę na torcie, bo tu mieliśmy PGE. No a teraz zobaczcie, co mnie udało się odnotować u jednego z naszych z kolei klientów pod Częstochową w Tauronie. Proszę bardzo, ja tylko sobie otworzę, teraz zobaczycie zaraz, jak to wygląda. Zobaczcie. 17 listopada 2024 roku. Odczyt z falowników. Tu są akurat falowniki jednofazowe. Solarecz nam to pokazał. Spójrzcie, godzina tutaj 11:30, tak 11:27 na jednej z faz. Proszę bardzo. Zjazd napięcia 189,8 V. Ładnie? I to się utrzymywało, zobaczcie, 11:32, 11:37, potem powrót. I na tym czerwonym widać skok, tak, znowu do 260. Ale w tym czasie zobaczcie, co się stało na innej fazie. Na zielonym wykresie. Wyskok 284 V. No wow! Jak mają działać urządzenia? Jak to ma funkcjonować? Jak ma się sprzęt RTV AGD nie palić, nie psuć, nie uszkadzać, skoro takie są sytuacje w sieci elektroenergetycznej? No pytam, jak to ma działać? I ktoś powie, nie! W zakładach energetycznych wszystko jest w porządku. Ich sieci są super, działa perfekcyjnie. Kłamiesz! No hello! No przecież pokazuję Wam, co się dzieje. Co będzie w grudniu, w styczniu, jak przyjdą mrozy, jak będzie więcej pomp ciepła działało, jak się będzie więcej aut elektrycznych ładowało, no co będzie? Jak myślicie? Co się wydarzy? Będzie lepiej, czy będzie jeszcze gorzej? Życzę powodzenia wszystkim, którzy uważają, że będzie super. I że energia nie będzie drożeć, że to wszystko będzie elegancko. Jakie mamy na to rozwiązanie, moi drodzy? No tylko i wyłącznie magazyn energii. tylko magazyn energii. Działanie w hybrydzie w tym momencie, jeżeli nie chcecie off-grida, działanie w hybrydzie, jeżeli pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowości w sieci, falowniki się desynchronizują, przechodzicie wtedy na off-grid do czasu powrotu parametrów sieci, które są w normalnym zakresie. To Was chroni przed przepięciami, przed awariami, przed wyłączeniami urządzeń, przed ich spaleniami i tak dalej. No to ma działać. No przecież Wy powinniście oczekiwać dobrych parametrów sieci. No przecież taką usługę zamawiacie od nich, tak? Ona ma być świadczona w zakresie tych norm i to ma normalnie funkcjonować. No nikt mi nie powie, że 10% dopuszczalnej odchyłki od 230 V to jest 140 V, no. No błagam. Nie wiem, nie mam słów, słuchajcie. Skomentujcie bardzo proszę, co o tym sądzicie, jak to wygląda z Waszego punktu widzenia. Czy macie takie problemy? Jeżeli ktoś z Was ma, to słuchajcie, podsyłajcie maile, przysyłajcie dokumenty, to jak korespondujecie z zakładem energetycznym, co robicie, jakie macie odpowiedzi od zakładu. Niech tego będzie więcej. Żeby to wszyscy widzieli po prostu, co się dzieje w sieciach, no bo może jak wspólnie podziałamy, to może gdzieś to dotrze, nie wiem, szerzej do ministerstwa, może zobaczą, może zaczną coś z tym robić. Nie wiem, inaczej to ja marnie widzę to, jak będzie działała infrastruktura za rok, 2 czy 3 w Polsce. Tym mało optymistycznym akcentem, słuchajcie, kończę ten dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się podobało, chociaż nie wiem, co to się miało podobać, no ale załóżmy, że chodzi o przekaz, który Wam tu pokazałem, tak, to bardzo serdecznie proszę o łapeczki w górę, o subskrypcje, o liczne komentarze, dyskusje, jak zwykle. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!